Szczęść Boże, dziś kolejny dzień naszych adwentowych rozważań. Witam Cię bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek. Rozpoczynamy drugą część adwentu, przygotowującą nas bezpośrednio już do świąt Bożego Narodzenia. Posłuchajmy dzisiaj słów z Księgi Rodzaju. Jakub przywołał swoich synów i powiedział do nich: zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego. Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów. Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon. Judo, młody lwie, na zdobyczy rość będziesz, mój synu. Jak lew się czai, gotuje się do skoku, do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić. Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani zabrana laska pasterska pospośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. To dzisiejsze słowo z Księgi Rodzaju pokazuje nam ojca, który zwraca się ku swojemu synowi i mówi: widzę to w tobie, synu. Bóg daje mu łaskę głębszego spojrzenia i on widzi w nim to bogactwo łaski, to bogactwo jego współdziałania z łaską, które sprawi, że podzieją się wielkie rzeczy. Oto dziś się możemy modlić, żeby widzieć w drugim człowieku te skarby, które Bóg w nim złożył i które któregoś dnia ujrzą światło dzienne. Pomódlmy się. Nasz dobry Ojcze, Ty sam wiesz, że bez Ciebie nie potrafimy kochać i że nigdy nie nauczymy się takiej miłości jak Twoja, jeśli Ty sam jej nie dasz. Proszę Cię, bym potrafił dostrzec ludzką biedę, potrzebę, bym potrafił zobaczyć w każdym człowieku, którego spotkam dzisiaj, samego Boga. Pomóż mi dostrzec w moim bracie i siostrze ten ogromny skarb, który w nim złożyłeś. Niech tak się stanie. Amen. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zadanie na dzisiaj to zrób paczkę na święta komuś, kto tej pomocy naprawdę potrzebuje. Dobrego dnia. Szczęść Boże.